To nagranie, jak każde inne, cześć Tabura, będzie też mega ważne. W tym nagraniu chcę powiedzieć, w jaki sposób można sobie poradzić z różnego rodzaju przeżyciami, traumami, na czym polega tak naprawdę prawdziwe leczenie emocjonalne i dlaczego ono jest takie ważne. Zdaję sobie sprawę z tego, że ogrom osób tak naprawdę nie wie, jak ugryźć swoje problemy. I wiem też, że wiele osób w ogóle nie przyjdzie do nikogo z swoimi problemami, bo uważa, że nie powinno. Tak jak mówiłem w poprzednim nagraniu, dużo osób potrafi być w energii męskiej, która opiera się na tym, że ja sama poradzę sobie i tak dalej, nie poproszę o pomoc. Dlatego dzisiaj o tym powiem. Chcę zacząć najpierw od dwóch przykładów, które tak jakby pomogą Ci spojrzeć na to wszystko od trochę innej strony. Jedną z cech charakterystycznych autyzmu jest to, że osoba taka może mieć bardzo mocno wyczulony układ nerwowy. Czyli innymi słowy, gdy dotykasz takiej osoby, to nie zadziała to tak jak na ciebie, żeby jeszcze czuć zwyczajnie dotyk, tylko ten dotyk będzie wielokrotnie bardziej odczuwalny. Do tego stopnia, że ta osoba będzie unikać kontaktu z zewnątrz. Myślę, że to jest okropna wiadomość dla matek, które wychowują takie dzieci, bo naturalną rzeczą jest, że matka chce przytulać swoje dziecko, a gdy nie może, no to jest to bardzo, bardzo bolesne dla niej. Tak samo jest to bolesne dla dziecka, ponieważ dziecko autystyczne najczęściej chce tego kontaktu i ma wewnętrzny konflikt, bo z jednej strony chce okazywać te uczucia, a z drugiej strony okazywanie tych uczuć boli, fizycznie dosłownie boli. Drugi przykład, jaki chcę podać, to przykład eksperymentu, który miał miejsce w Stanach w 1940 roku. Eksperyment niestety był przeprowadzony na ludziach, mówiąc konkretniej na niemowlętach. W jednym ze szpitali, gdzie było zdaje się 40 niemowląt, wzięto 20 do eksperymentu. Noworodki, które się tam znajdowały, tak jakby miały przejść dość nietypowe, jakby to powiedzieć, miały doświadczyć czegoś nietypowego. Mianowicie dbano o ich potrzeby fizjologiczne, dbano o to, aby miały pożywienie, dbano o to, aby nie chorowały, bo wiadomo, jako noworodki jeszcze nie mają wykształconego układu odpornościowego, więc też trzeba było zadbać o warunki sterylne w takim miejscu. I generalnie eksperyment opierał się na tym, że miano zrobić dla nich wszystko, co niezbędne i tylko to, co dla nich niezbędne. I nie można było robić niczego więcej, czyli nie można było się z nimi bawić, przytulać ich, w jakiś sposób rozśmieszać, spędzać z nimi czasu. Po prostu osoby, które były odpowiedzialne za opiekę nad tymi dziećmi, miały zadbać o nie w minimalnym stopniu. I co się okazało? Po 4 miesiącach eksperyment został przerwany, bo połowa dzieci umarła. Kolejny okres czasu pokazał, że dzieci, które wracały do rodzin, w dalszym ciągu umierały. Eksperyment miał za zadanie pokazać, jak niezbędny, jak potrzebny jest dla nas kontakt z drugim człowiekiem. W wyniku różnego rodzaju traum, w wyniku różnego rodzaju problemów, które narzuca na nas społeczeństwo, nierzadko rodzina, nierzadko właśnie bliscy. Tak naprawdę najczęściej są to dla nas osoby w jakimś stopniu bliskie, bo co nas obchodzi, co sobie ktoś inny pomyśli, nas najważniejsze jest, co bliscy i rodzina o nas pomyślą. Dlatego najczęściej, moim zdaniem przynajmniej, osoby, które są najbliższe, są w stanie najbardziej nas skrzywdzić i tak się właśnie dzieje. I dlaczego mówię o tych dwóch przykładach? Ono dlatego, że my często się zamykamy i blokujemy przed tym światem zewnętrznym w wyniku różnego rodzaju właśnie negatywnych działań ze strony tego świata. I niezależnie od tego, jak bardzo jesteś, byłeś, byłaś skrzywdzony, skrzywdzona, to nie wierzę, że chcesz przeżyć swoje życie, rozmyślając o tym, co było. Jeśli jesteś w niefajnych warunkach teraz, jeśli jesteś w niefajnym domu, to
rozumiem, że może ci być ciężko i wiem, że nie masz możliwości zmiany warunków swojego otoczenia. Być może masz, nie wiem w jakiej sytuacji jesteś. Ale zakładając, że nie masz takiej możliwości, no to niestety, ale nie za bardzo będziesz w stanie coś w tej kwestii zmienić. Musisz się wyrwać z tego otoczenia, bo otoczenie po prostu z jakichś względów robi to, co robi i najwyraźniej temu otoczeniu jest to na rękę. Natomiast, jeśli jesteś osobą, która już wyszła z takiego otoczenia i dalej, w dalszym ciągu masz problem z tym, aby się jakoś odnaleźć w tym życiu, aby sobie poradzić z tym wszystkim, to odsuwanie się od tego i tak jak wytłumaczyłem na początku, wycofywanie nie pomoże. Bo tak jak osoby autystyczne na przykład sobie radzą z tym dotykiem, z tym układem nerwowym, one robią to w taki sposób, że często wycofują się ze świata zewnętrznego po to, aby nie obserwować bodźców ze świata zewnętrznego. Jeśli ty będziesz tak robić, to gwarantuję ci, że będziesz umierać za życia powolną śmiercią. Twoje ciało emocjonalne będzie działać tak jak ciało fizyczne u osoby cierpiącej na autyzm. Każde uczucie, okazywanie uczuć, kontakt z bliską osobą nie będzie cię bolał fizycznie, ale w twoim ciele emocjonalnym będziesz katorgę przechodzić w zasadzie. I teraz ja wiem, że mi się łatwo mówi, ale ja też dużo przeżyłem w życiu. Poradziłem sobie z wieloma problemami, nikt mi nie pokazał jak. Więc wierzę, że jestem odpowiednią osobą, żeby móc mówić takie rzeczy. Nigdy nie chodziłem na żadne terapie, nikt mi nie pokazał jak. Szukałem sam swoich odpowiedzi i teraz chcę się podzielić tymi odpowiedziami z Tobą. Tak jak powiedziałem, nie wiem, kim jesteś po drugiej stronie. Nie wiem, przez co przechodzisz, ale wiem, że się da. Zmierz się z tym, co Cię spotkało. Zastanów się, dlaczego Cię to spotkało. I zamiast myśleć w ten sposób, że Boże, ktoś mnie skrzywdził, Boże, ktoś mi coś zrobił, zacznij myśleć, co mi to dało. Bo jeśli będziesz myśleć w ten sposób, że coś złego mnie spotkało, jak oni tak mogli, jak to jest w ogóle możliwe, że takie rzeczy się dzieją na tym świecie, to gwarantuję Ci, że myśląc w ten sposób do końca życia będziesz żyć z tym problemem i nie będziesz szczęśliwy lub szczęśliwa. Natomiast jeśli zaczniesz myśleć o tym w ten sposób, że coś mi to dało, zbudowało mnie to jako człowieka, dzięki temu jestem teraz silniejszy lub silniejsza, dzięki temu nie pozwolę sobie na takie czy inne zachowanie i tak dalej, to zaczniesz na swoich problemach budować swoją lepszą przyszłość. To umożliwi Ci leczenie emocjonalne, wyjście z tego problemu, zagojenie się tych ran emocjonalnych, a co za tym idzie? Po drugiej stronie tego całego bólu i cierpienia, bo będzie bolało, trzeba przez to przejść, niestety. Ale po drugiej stronie tego bólu i cierpienia jest to. Więc nie wiem, przez co przeszłaś, przez co przeszedłeś, ale wiem, że się da. Życzę Ci, abyś próbowała, abyś próbował, bo naprawdę, naprawdę warto. Do zobaczenia w następnym materiale i tyle na dziś ode mnie. Pa, pa.